bardzo się cieszę z rekordu życiowego, bo o tym marzyłem, można powiedzieć od Rio, od pierwszego raz, żeby na takiej imprezie docelowej, jakie są właśnie Igrzyska Olimpijskie albo Mistrzostwa Świata, rzucić rekord życiowy. Uważam, że to jest duży sukces i osiągnięcie i z tego najbardziej się tak naprawdę cieszę, a że na dokładku jest złoty medal, no to fajnie. Władze pana klubu zdradziły, że nawet ten czas pandemii, kiedy inni nie trenowali, pan tak tam sobie nie był i swoje godziny na boisku pan spędzał. Znaczy powiem tak, no... Ja się starałem jak najlepiej dostosować do sytuacji panującej w tamtym roku. Bardzo dziękuję właśnie Urzędowi Miasta i panu prezydentowi, że gdzieś tam mi też umożliwili to, że gdzieś, przepraszam, że tak powiem, ale po cichaczu robić trening, bo wiadomo jaka była sytuacja. No i dzięki temu to się wszystko przełożyło, tak? Bo dziś nie miałem braków po tamtym roku. Nie musieliśmy nadrabiać, że tak powiem, coś takiego jak nadrabianie treningu, tylko sobie spokojnie pracowałem. Krok po kroku realizowałem plany treningowe, cele. No i to w końcu dała ta cała praca w tym sezonie, bo cały przekrój sezonu, można powiedzieć, jak ktoś obserwował i śledził, miałem bardzo stabilny, równy na poziomie 80 metrów. Przeszykowaliśmy formę na igrzyska, bo tylko jedną formę szykowaliśmy. No i można powiedzieć, że to wszystko oddało. Mówię, głowa gdzieś tam zatrybiła tak jak trzeba. Czułem się bardzo pewnie. Wszedłem pewnie do koła. Zrobiłem, przede wszystkim skupiłem się na tym, na czym mam zrobić. I oddało, tak? Czyli udało mi się rzucić rekord życiowy 82,5 metra. No i mówię, dało to złoty medal. Ja nie chcę pana analizować. Panie Wojtku, pytanie. Czy już miał pan okazję z trenerką i stałą sztabem poświętować ten sukces przygodowy? Jak my dopiero wróciliśmy do domu, jeszcze nie zdążyłem nawet, można powiedzieć, nie zdążyłem się wyspać, a o świętowaniu to nawet nie rozmawiałem. No takie plany ma pan teraz? Już przygotowania do Paryża, czy jakieś... Nie. Na razie jeszcze jest... dalsza część sezonu, druga wprawdzie krótka, ale dalsza. Startujemy na memoriale Kamili Skolimowskiej. Na koniec jeszcze jest liga drużynowa, więc startuję dla klubu w Lublinie, więc jeszcze są starty, troszeczkę jeszcze trzeba potrenować i dopiero po 5 września można powiedzieć zasłużony odpoczynek, a wtedy będę myślał co dalej robić. Ale na pewno nie będę myślał o igrzyskach, tylko o zbliżających się w następnym roku Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, bo ja zawsze jestem zwolennikiem tego, że trzeba sobie stawiać małe cele roku na rok i je realizować. I myślę, że i tak szybko przyjdą igrzyska i postaram się wystartować jak na lepszym poziomie. Tak naprawdę, aby chyba tylko dopisywało zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli będę zdrowy, nic mi nie będzie dolegało, to można pracować, przygotowywać się, realizować plany i startować na jak najwyższym poziomie. Znaczy nie, no było duże wzruszenie, nie wiem, może nie potrafię tego okazać, no ale bardzo się cieszę. No mówię, jadąc na igrzyska nie myślałem w ogóle o medalu, tylko myślałem, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony, bo wierzyłem, że dobre rzucanie da medal olimpijski, ale który to no wiadomo, nie będę obstawiał, bo wiadomo, zdarzają się różne sytuacje, jak widzieliśmy na przykład Pawła Fajtka, że w eliminacjach był bardzo wielki stres. Był problem, ale dobrze, udało mu się przebrnąć. Zdobyliśmy 2 medale, 4 medale w naszej konkurencji, zarówno panie, więc to jest to historyczny wyczyn. No i co ja mogę powiedzieć, no fajnie by było to powtórzyć. No będzie trudne, ale fajnie byłoby to powtórzyć.